Siadam wygodnie, w spokoju, w przestrzeni, której panuje cisza. Zauważam i dostrzegam tę zewnętrzną ciszę. I jedną cichą myślą udaję się do wnętrza, do swojej wewnętrznej przestrzeni ciszy. Wchodzę do swojego wewnętrznego świata ciszy. Mój świat wewnątrz jest cichy. Panuje w nim czyste, białe światło. W mojej wewnętrznej przestrzeni ciszy czuję się wygodnie, czuję się spokojnie. Jest to piękne miejsce. Miejsce, w którym czuję się bezpiecznie. Miejsce, które jest wypełnione słodką ciszą. Czuję lekkość tego miejsca. Czuję, jak otacza mnie to białe światło. I czuję, że nie jestem sama. Czuję obecność tego, który sam jest ciszą. I widzę swojego świetlanego przewodnika ciszy. On przyszedł dla mnie, żeby poprowadzić mnie w głąb ciszy. Zatem zabieram piękno i słodycz tej ciszy. Biorę przewodnika za rękę i idę dalej. Przewodnik łagodnie i stanowczo prowadzi mnie głębiej w ciszę. Docieram do ciszy, która jest skupiona, w której ja jestem skoncentrowana. W tej ciszy docieram do esencji. Esencji prawdziwej siebie, do źródła mojego światła. I myśląc, będąc przy tym źródle, jego światło rozbłyska. I przenosi mnie
na głębszy poziom ciszy. Mój przewodnik i ja w świetle ciszy. Będąc z przewodnikiem, czuję siłę i odwagę, żeby w tym świetle ciszy spojrzeć na lustro mojego serca. Zatem spoglądam i widzę tam siebie. Piękny punkt czystego światła. Świetlany, promieniujący. Widzę też ciemne plamy na lustrze mojego serca. Jednakże moje wewnętrzne światło jest takie mocne, że te plamy automatycznie znikają w jego obecności. Ta świetlana cisza uwalnia mnie i leczy z przeszłości, z bólu, ze smutku, z cierpienia. Pozostaję prawdziwa ja, świetlana i lekka. I idę dalej za przewodnikiem w krainę pięknego światła, nieograniczonego światła, nieograniczonej ciszy, anielskiej ciszy. W tej ciszy ja czuję, że mam współczucie, mam miłosierdzie dla wszystkich dusz, które cierpią na świecie, które zgubiły swoją wewnętrzną ciszę, których światło przygasło, które zapomniały, kim naprawdę są, które nie mają siły i są pozbawione nadziei. Moje uczucia miłosierdzia i miłości docierają do nich. Jestem jak anioł, który ze swoim przewodnikiem wysyła światło tam, gdzie panuje ciemność. Promień po promieniu. Myśl po myśli, uczucie za uczuciem, światło prawdy, miłości i siły dociera do potrzebujących dusz. Dusz, które zapomniały, kim
są, które nie mają domu w tym świecie, które nie mają oparcia, nie mają siły. Teraz dostają od przewodnika przeze mnie światło, nadziei i siły. I w nich też rozpala się ich wewnętrzne światło. Zaczynają czuć wewnętrzną ciszę. Ciszę prawdy. Ciszę bezpieczeństwa. Ciszę miłości. Dobroczynną ciszę. I ja, dzieląc się swoją ciszą, dostaję jeszcze więcej ciszy. Mój skarbiec wewnętrznej ciszy rośnie. Stale się powiększa, aż w końcu ja sama staję się ciszą. Tym razem jest to cisza pełni. Cisza spełnienia. Kompletna cisza. Mój świetlany przewodnik ciszy staje się moim wiecznym towarzyszem. On, najwyższe światło i ja, punkt światła. Jesteśmy połączeni i razem sprawiamy, że świat się rozświetla dla wszystkich, u wszystkich. I w tej świetlanej ciszy zawarte jest wszystko. Zawarty jest spokój. Zawarta jest miłość. Zawarta jest radość wynikająca z tego, że wiem, kim jestem. Niezależnym punktem światła, czystej energii, duchową wibracją, która istnieje wiecznie i która jest połączona z najwyższym. I która może pomóc innym połączyć się ze źródłem. Kompletna cisza. Cisza spełnienia. Cisza, która przekształca ciemność w światło. Cierpienie w spokój.
cisza, która jest fundamentem nowego świata. Złotowieczna cisza, spełniona, harmonijna, doskonała w sercu każdego. Om Shanti.